Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Okiemże Uskiej, a pozdrawiam tych, co warto. Szanowni Państwo, chciałam poddać dzisiaj szanownym Państwu pod rozważenie kilka kwestii oczywistych, które same się nasuwają. Przede wszystkim odnosząc się historycznie do, proszę Państwa, do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, która rozpętała się w czerwcu 1941 roku, kiedy to ówczesne hitlerowskie Niemcy napadły na stalinowską Rosję. Ta wojna ojczyźniana, toczona i wywołana przez Niemców hitlerowskich, którzy złamali pakt Ribbentrop-Mołotow i napadli na swojego jeszcze niedawnego sojusznika, gdzie na marginesie Stalin szykował dokładnie to samo, planował uderzenie na swojego sojusznika, ówczesne hitlerowskie Niemcy, tylko Hitler był szybszy i uprzedził ruch Stalina. Taki to był sojusz, szanowni Państwo, i o tym zawsze powinniśmy pamiętać i wyciągać z tego wnioski. A wracając do wątku głównego, ta wielka wojna ojczyźniana, toczona przez armię niemiecką, Wehrmacht wspierany przez oddziały SS, bardzo bitne zresztą, ale nie będę o tym teraz mówiła i absolutnie tutaj nie gloryfikuję SS, to byli bandyci i zbrodniarze. O grupach, proszę Państwa, tak zwanych czyścicieli SS, Einsatzkommando, chyba tak to się nazywało, nie chcę tu popełnić błędu, ja nie znam niemieckiego, ale wrócimy do tego, mam w planie i będę tu Państwu recenzowała bardzo dobrą książkę historyczną z tego właśnie zakresu, która też tutaj wiele punktów nam odsłoni. Pomimo ogromu nieszczęść, krzywd, cierpienia ludności, zniszczenia, barbarzyństwa, bo proszę Państwa, każda wojna niesie barbarzyństwo i barbarzyństwa się nie uniknie, ponieważ pomimo selekcji, a czasami nawet jak konieczność zmusi, to i bez selekcji, gdzie w szeregi armii w trakcie działań wojennych już niekiedy przyjmuje się kogo popadnie, no to dostają się tam psychopaci wszelkiej maści, którzy nawet selekcję, jak powiedziałam, potrafią ominąć, dla których mordowanie, torturowanie jest, proszę Państwa, żywiołem, którego oni pragną, jak wampir krwi. I niestety trzeba mieć na uwadze, że tocząc jakąkolwiek wojnę konwencjonalną, gorącą, tego się nie uniknie. To jest jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy od wojny uciekać i się odżegnywać, a nie wojny pragnąć, jak pragną wyznawcy PiS-u w związku z wojną na Ukrainie. To celowo tak mówię, to wiecie już Państwo. Bo jak się przed takimi obronić? No przecież w żadnym razie, proszę Państwa. I nie daj Boże, żeby nam tu Putin wpuścił grupę Wagnera, którzy, czy tych właśnie Czeczeńców Kadyrowa, gdzie oni są, proszę Państwa, no niestety, ale jednostkami dużo lepszymi od Blackwaters amerykańskich. To tak, to też nie dzisiaj nie temat, żeby o tym mówić, tylko sygnalizuję. Zresztą Państwo śledzą to, Państwo wiedzą. Sami Państwo śledzą. Proszę Państwa, ten obraz wojny ojczyźnianej, niemiecko-rosyjskiej, bo o tym mówię, w niczym nie ujmując, proszę Państwa, krzywd ani cierpień narodu polskiego w czasie II wojny światowej, gdzie z jednej strony napadli nas Niemcy, a z drugiej Rosjanie i zgnietli po prostu w tym potrzasku. I pamiętajmy o tym. Wyciągajmy z tego tragicznego faktu, z tragicznej przeszłości wnioski. Jesteśmy między Niemcami a Rosją, gdzie każde z tych państw może zgnieść nas samodzielnie, proszę Państwa, nawet już bez współpracy drugiego państwa. Czy dla nas lepiej będzie współpracować i być sworzniem łączącym wschód-zachód, północ-południe z uwagi na nasze położenie? Czy też będziemy takim korkiem czopującym, blokującym, bo damy się ideologicznie podpuścić? No to wtedy, proszę Państwa, widzimy, współczesna wojna polega na tym, ponieważ moglibyśmy zarabiać, udostępniając nasze terytorium na korzystnych warunkach do tranzytu, na kierunku wschód-zachód chociażby i północ-południe też, tak jak robi to Austria, tak jak robią to Węgry, tak jak robią to Włochy, kraje Unii Europejskiej, współpracują z Chinami w ramach budowy nowego jedwabnego szlaku, bo w tle jest tu nowy jedwabny szlak i on będzie, proszę Państwa. Wcześniej, później, ale będzie. Nikt tego nie odwołał. I nic i nie zanosi się na to, nie ma żadnych przesłanek, które wskazywałyby, że to zamierzenie, pas i droga nie dojdą do skutku. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że my z powodu naszych resentymentów, utrwalonych przez kinematografię, przez opowieści dziadków, co jest zrozumiałe po ludzku, ale niestety, sami się dobrowolnie plasujemy w końcówce banderoli z przegranymi, a my powinniśmy, proszę Państwa, trzymać ze zwycięzcami, z wygranymi, z tymi, gdzie już po prostu układ sił na świecie pokazuje, kto będzie w przyszłości zwycięzcą.
To również Państwu poddaję pod, proszę Państwa, rozwagę. No bo cóż nam z układu, że jakie my korzyści odnosimy i jakie to zwycięstwo, że uporczywie sami się trzymamy, proszę Państwa, końcówki banderoli. Uważamy się za zwycięzców moralnych? Moim zdaniem to za mało, a i ta moralność jest dyskusyjna. Chociażby dlatego, Szanowni Państwo, że po PRL-u, po okresie komuny odziedziczyliśmy, a więc po zarządzie sowieckim, rosyjskim, odziedziczyliśmy rolnictwo na poziomie zapewniającym Polsce suwerenność żywnościową. I to bardzo mocno podkreślam. Uprzejmie Państwa odsyłam do ogólnodostępnych historycznych statystyk państwowych, publicznych. I jeszcze byliśmy w stanie eksportować dobrą, czystą żywność bez chemii w świat, proszę Państwa. A dzisiaj, już pod zarządem Stanów Złajdaczonych, które tutaj objęły nas, proszę Państwa, w posiadanie po wycofaniu się Związku Sowieckiego, ale nie agentury sowieckiej, po politycznym wycofaniu się Związku Sowieckiego, no nastąpiła bardzo daleko idąca sekwestracja i likwidacja polskiego przemysłu rolnego, polskiego rolnictwa, gdzie w stosunku do stanu z 1990 roku to nawet nie jest dziesiątkowanie, bo została nam 1/12. I starczy spojrzeć na statystyki. I sytuacja covidowa to pokazała, proszę Państwa, że gdyby z lada jakiego pretekstu ponad naszymi głowami zapadła decyzja, jakich wiele zapadło, że zamykamy granice i tiry nie mogą wjeżdżać do Polski z powodu COVID-a. Tak na przykład jak władze chińskie zamknęły port w Szanghaju latem tego roku na miesiąc, żeby zdyscyplinować tak zwany kolektywny Zachód, to my giniemy z głodu, bo my się sami nie wyżywimy. My, Polacy, którzy od pszenicy się dusiliśmy i którzy eksportowaliśmy za komuny dobrą żywność na cały świat. Pomyślcie o tym Państwo. A ja wracam do rzeczy i zwracam uwagę. Stereotypy i resentymenty, proszę Państwa, są po ludzku całkowicie zrozumiałe i są w każdym narodzie, bo każdy naród ma swoją przeszłość i każdy naród ma bolesną przeszłość. I na to zwracam uwagę. Ale zwracam również uwagę na inne kwestie, które w tym zamęcie informacyjnym, którym moim zdaniem celowo jesteśmy bombardowani właśnie po to, żeby uciekały nam z pola widzenia rzeczy oczywiste, które same się nasuwają, to ja Państwu poddaję pod rozwagę właśnie te oczywiste kwestie, które są następujące. Co jest lepsze, zgodnie z pytaniem na dzisiejszym spotkaniu? Budowanie i współpraca, czy niszczenie i burzenie? Jest w Polsce liczna grupa takich patriotów, którzy bardzo by chcieli wojny z Rosją z powodu Ukrainy. Polska w ruinie, sława Ukrainie. Tak to powinno być, proszę Państwa? Od razu pójdę tu za ciosem i podniosę kolejną kwestię. Jest też duża grupa, w cudzysłowie, patriotów, która uważa, że nie powinniśmy współpracować z Chinami, bo Ujgurowie... Nie wnikając w ogóle w kwestię, że Ujgurowie są terrorystami, którzy, proszę Państwa, podkładają ładunki wybuchowe i rozsadzają państwo od środka, a żadne poważne państwo na to nie pozwoli i Chiny też nie pozwalają. Nie będę o tym dziś mówiła. Zaproszę szanownego pana Nabila Al-Malazi, który Państwu opowie, jacy to Ujgurowie są i z czego to się bierze. A z tego, że oni przejęli od Turków, proszę Państwa, ten wojujący islam, jakiego nie chcemy u siebie. I jakiemu również sprzeciwia się mój czcigodny przyjaciel pan Nabil Al-Malazi, muzułmanin, Polak, Syryjczyk, wspaniały człowiek. Kłaniam ci się, przyjacielu. Wielka cześć i hołd dla ciebie z tego miejsca. Który pochodzi właśnie z tamtych rejonów i który dobrze zna te układy, a my tego nie wiemy, proszę Państwa. Ale zachowujemy się jak wojskowy, któremu opowiada się dowcip. Zrozumieć nie możemy, wytłumaczyć sobie nie damy. No i Ujgurowie! A ja pytam tych wszystkich obrońców Ujgurów. Jakie jest wasze wartościowanie, jakie jest wasze myślenie i pojmowanie? Co jest dla was ważniejsze? Ujgurowie czy polski interes narodowy? Co leży w polskim interesie narodowym? Współpraca z Chinami i osiąganie z tego tytułu korzyści, takich jak osiągają chociażby Austria, Niemcy, Węgry, Rosja. Czy też pokrzykiwanie, a Ujgurowie, a ci Ujgurowie za Polską się ujmują? Zajmują się polskimi sprawami? Wnoszą cokolwiek? Robią cokolwiek dla Polski? Co trzeba mieć w głowie, żeby tak się zachowywać? Przecież to
zdradza i odkrywa taka postawa kompletną bezmyślność, która już naprawdę nie licuje z dojrzałym wiekiem. Proszę Państwa, tak mocno to powiem, ale czasem człowiek musi albo się udusi. Więc poddaję pod rozwagę Państwu pewne kwestie. Bardzo proszę o rozważenie następujących kwestii, mianowicie takich. Współpraca czyni wojnę nieopłacalną albo mniej opłacalną. Natomiast współpraca zawsze odsuwa wojnę z powodu obopólnych korzyści, które zostałyby przez walczące strony utracone w razie wybuchu wojny. Warto to rozważyć. I warto pamiętać tu również słowa nieżyjącego już Zbigniewa Brzezińskiego, który wiemy kim był, ale on to właśnie wypowiedział do Polaków w pewnym programie, do którego ja wrócę, że Polska źle robi, bijąc ciągle w bęben, że Rosja stanowi zagrożenie, ponieważ Stany Zjednoczone mają z Rosją jako z dużym mocarstwem i państwem poprawne warunki, poprawne stosunki, bo muszą je mieć i to jest zrozumiałe. To są słowa Brzezińskiego. I proszę Państwa, to jest wina Żydów, że dla dorosłych ludzi oczywiste kwestie, o których właściwie nie należy mówić, nadal nie są zrozumiałe? Obalam kolejny mit. Proszę Państwa, wojna to koszt zawsze, bo trzeba ludzi zmobilizować, wyposażyć, zadbać o ciągłe dostawy, proszę Państwa, amunicji, żywności, środków opatrunkowych, szpitale polowe, kuchnie polowe, cała związana z tym logistyka, która jest w ciągłym ruchu i która musi być zasilana paliwem, łącznością i wieloma innymi czynnikami. To jest koszt. Zarobek to może być tylko, ale nie zawsze jest, może być tylko w modelu demokracji amerykańskiej, który zresztą się kończy. Już towarzysze amerykańscy na wojenkach nie zarabiają i przeprowadzili daleko i z tego powodu ekonomicznego, że na tych swoich bandyckich wojenkach o demokrację przestali zarabiać, a były to wojny ekspedycyjne wszystkie, nie na ich terenie toczone, z tego powodu przeprowadzili daleko idącą sekwestrację własnej armii, zwłaszcza wojsk lądowych Stanów Złajdaczonych, które były zawsze używane jako armia ekspedycyjna, słynne zielone berety, ale nie tylko. Natomiast Rosja, proszę Państwa, musi w dalszym ciągu ponosić i ponosi olbrzymie koszty i nakłady na własną infrastrukturę swego wewnętrznego interioru najrozleglejszego na świecie. Ponieważ w Rosji jest wiele obszarów, proszę Państwa, jeszcze nieskomunikowanych, proszę Państwa, drogami, tylko jedynie bitymi, takimi ewentualnie przez wielbłądy wydeptanymi. To takie są ogromne obszary w Rosji. Piękne, malownicze, bardzo zasobne, czyste, nieskażone, bez przemysłu. Piękne, ale tam konieczna jest też infrastruktura, bo pamiętać trzeba, że nowy jedwabny szlak powstanie, nikt go nie odwołał i ta infrastruktura jest konieczna i zresztą już się w tamtych rejonach Rosji zaczyna budować. A dla wszystkich prących do wojny z Rosją mam pytanie, co jest powodem, że tak wiele dorosłych ludzi, którzy już powinni mieć doświadczenie życiowe, co powoduje, że ludzie ci ulegają narracji, że Rosja chce Polskę zagarnąć? Co takiego w Polsce jest cennego, co chciałaby tu zagarnąć Rosja? Mając własne bogactwa, mając za plecami Chiny i ich technologie, najlepsze na świecie, mając Niemców i ich technologie, proszę Państwa, i mając własne zasoby. Co takiego chciałaby Rosja w Polsce zagarnąć? Sasina? Geniusza? Muzeum Polin? No co takiego jest w Polsce, bez czego Rosja nie mogłaby się obejść, że koniecznie chce nas tu zagarnąć i napaść, proszę Państwa? Ja nie widzę. Może Państwo mi wskażą. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do następnego razu. Wszystkiego dobrego i dużo rozsądku. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Bardzo proszę, kliknijcie też dzwoneczek, aby na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych nagraniach na kanale Okiem Żeuskiej. Jeśli uznacie, że treści warte są odsłuchiwania, jeśli się Wam podoba, proszę rozsyłajcie również i promujcie wśród swoich znajomych. Niech nas będzie jak najwięcej. Serdecznie pozdrawiam, ku chwale ojczyzny i mam nadzieję, że zobaczymy kiedyś Polskę wolną, szczęśliwą i bogatą. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.